Siemanko, z Kolia PL. Dzisiaj przyjechałem sobie na moim nowym bolidzie, ale to was nie interesuje. Dzisiaj pójdziemy sobie na wycieczkę do lasu, bo dawno nie byłem. Dawno takich odcinków nie było. Się przejdziemy po lasku. Miałem jechać tu bolidem, ale no wiecie, tu mało miejsca jest w ogóle. A mogę się przejść, może coś fajnego znajdę. Tutaj mamy jakiś fajny taki murek. Co to było? Co to jest? Kieliszek. Znalezisko już mam. Dobra. Później może zaglądnę. Możemy się tu przejść, ale tu chyba jest tylko otwarte. Pole, łyse. Pole. Więc możemy iść. Sobie po lasku przechadzamy się. Mamy tutaj niestety zaśmiecenie, czyli butelki. Dobra, tam nie chcę iść. Może tą drugą ścieżką sobie pójdę. To jest niedaleko blokowisk, więc jakichś dzikich tu rzeczy nimo. Więc tu mamy jeszcze taką ścieżkę. A co to tu leży? Ty rower? Wow! Taki sam jak pana Pawła. Unibike Traverse. Czekaj, muszę sprawdzić. O, ktoś tu w szybkie dychy grał. Muszę sprawdzić, czy to jest pana Pawła, czy takie podrabianie. Pana Pawła na stówę. On miał taki błotnik rozwalony. Ktoś go chyba zdobył i tu wywali. Naprawdę, tych szybkich dych było sporo. To jest bolid pana Pawła. O! Kurtka. Jak możecie wiedzieć, pan Paweł niestety został zjedzony przez T-Rexa w jednym z odcinków. Pan Paweł na tropie T-Rexa, powstały dwie części. Mamy tutaj jego ubranie. Ty! A jakbym wycisnął jakąś DNA z niego, z tej kurtki? Dobra, bolidę to na złom dam zaraz. Za jakąś niską cenę? Dobra, ziomeczki. Jak on się z tym odcinkiem, bo naprawdę się zdziwiłem. Bolid pana Pawła, jego branie. Ja chyba będę szedł do laboratorium, żeby spróbować, czy tam są jakieś jego geny, jakieś życie i w ogóle. Więc cześć.